się Robert Kuryluch i jestem rolnikiem. Gospodarzę już od 25 lat metodami ekologicznymi. Moje gospodarstwo jest na Olbelszczyźnie, w okolicach Włodawy. Uprawiamy głównie rośliny. Od półtora roku prowadzimy też działalność gospodarczą i sprzedajemy przetworzone produkty na bardzo różnych rynkach, począwszy od takich lokalnych, przez hurtownie, sklepy specjalistyczne. Dla indywidualnych klientów dostarczamy. Część produkcji też wysyłamy za granicę. Od początku swojej działalności, tej działalności rolniczej, byłem przekonany o tym, że przyjacielem rolnika nie są korporacje, nie są firmy zajmujące się dystrybucją środków ochrony roślin czy tym podobne, ale właśnie takie organizacje pozarządowe, konsumenckie, związane z ruchem zielonych czy z ochroną przyrody, szeroko ujętym tematem. I dlatego w takich miejscach się pojawiałem, gdzie się coś takiego dzieje, gdzie można rozmawiać, gdzie można też promować swoje produkty, bo rolnik też nie jest tylko od tego, żeby krzyczał o tym, że mu jest źle, ale też musi widzieć jakiś interes w tym, że sprzeda swoje produkty. Na tych wszystkich imprezach zawsze mamy jakieś swoje stoisko, bo z tego się utrzymujemy, z tego żyjemy i przy okazji to właśnie te produkty sprzedajemy. Mówić o tym, co robimy, mówić o zagrożeniach, o sukcesach, o tym, że rolnictwo ekologiczne ma sens, że da się to robić, bo dzisiaj jest taka propaganda, że przecież bez chemii to nic nie urośnie. Nieprawda, cywilizacja nasza istnieje tysiące lat i jakoś kiedyś nie było agrochemii, istniała, tak? I rośliny były uprawiane, zwierzęta były hodowane, dzisiaj się wszystko wywraca do góry nogami. I jak słyszę, jak babcia na wsi mówi, że ale bez oprysków to się nie da, to po prostu w tym momencie, nie wiem, ręce opadają i nie wiadomo, co powiedzieć, bo jeszcze, gdy mówi to młody człowiek, to jestem w stanie to uwierzyć, został tak wyedukowany, ale starsi ludzie, którzy pamiętają te czasy, kiedy radzili sobie bez tych cudownych wynalazków i potrafili wyżywić rodzinę, a nadmiar tej produkcji jeszcze dać społeczeństwu, to się dziwię, jak mogło do tego dojść w tak krótkim czasie. Możliwość wyżywienia własnej rodziny, bo takie bezpieczeństwo żywnościowe na poziomie rodziny, najbliższej społeczności. Trudno jest dzisiaj mówić o suwerenności żywnościowej, bo tak naprawdę nie ma jej. My dzisiaj jesteśmy już w całym tym handlu międzynarodowym. Mówi się o tej globalnej wiosce, przepływ towarów, produktów jest niesamowity i nie wiem, nasz kraj chyba nie jest suwerenny żywnościowo. Podejrzewam, że to wszystko jest na tyle zachwiane, że już nikt nad tym nie panuje. Oczywiście mamy ogromną broń w kieszeni, w portfelu, pieniądze. Idąc gdziekolwiek na zakupy, to my decydujemy. Kupimy albo ten produkt, albo ten produkt. To od nas zależy. Jeżeli każdy tak postąpi, to naprawdę może się stać rewolucja, że tak powiem.